strony Mateusz, zapraszam na kolejny odcinek na Chłopski Rozum TV. Dzisiaj upieczemy pyszne domowe bagietki, czyli rodzaj doskonale nam znanego francuskiego pszennego pieczywa, które nadaje się właściwie prawie do wszystkiego. Samo wykonanie takich bagietek dzieli się na dwa etapy. Pierwszy jest to przygotowanie podmłody, o tym za moment, a drugi jest to właściwe formowanie pieczywa oraz jego wybieg. Podmłoda jest to rodzaj mokrego zaczynu drożdżowego, który składa się właściwie tylko z mąki, wody i odrobiny drożdży, ale jego cechą charakterystyczną jest czas, który dajemy mu na pracę, bo jest to od 12 do 15 godzin. Proporcje, które dzisiaj podaję, są obliczone na 4 około 40-centymetrowe bagietki i będą dostępne oczywiście na stronie bloga na chłopskirozum.com.pl. Pierwszy etap wykonania naszych bagietek jest banalnie prosty i szybki, więc zabierajmy się od razu za niego. Mamy misę, czy to misę robota, czy to zwykłą miskę, w której wymieszacie to łyżką czy mikserem. Bierzemy 200 g mąki pszennej typ 650 na przykład. Do tego dolewamy 200 ml wody, czyli tyle samo wagowo, i do tego wkruszamy dosłownie odrobinę świeżych drożdży, jakieś 2 do 5 gramów w zupełności wystarczy. Włączamy robot czy mikser i czekamy, aż wszystko wyrobi się na jednolitą, taką półpłynną masę. Po około 5 minutach dosyć energicznego wyrabiania nasza w miarę płynna podmłoda jest gotowa do przejścia w fazę fermentacji, a więc bierzemy ręczniczek, przykrywamy miskę i czekamy jakieś 12-15 godzin, tak aby to wszystko dobrze przefermentowało. No to wysyłamy nasze drożdże do pracy w temperaturze pokojowej. Kochani, minęło 12 godzin, a więc nasza podmłoda powinna być już gotowa. Odkryjmy i zobaczmy, jak to wygląda. O proszę, widać, dokąd ten zaczyn nasz urósł i zdążył już opaść. Widać, że drożdże poważnie pracują. Czuć taki mocno drożdżowy, lekko kwaskowy zapach, także wszystko jest tak, jak powinno. A skoro tak, to zabierajmy się za ciasto właściwe. A jak ciasto, no to oczywiście tylko podstawowe składniki, jak przy większości pieczywa, a więc mąka, tutaj mamy 400 g mąki pszennej typ 650, 200 ml wody, 10 g świeżych drożdży, już lekko pokruszonych, oraz 2 łyżeczki soli. Zaczniemy od tego, że drożdże rozpuścimy w wodzie. Pamiętajcie, aby przypadkiem nie była gorąca, bo je kulturalnie zabijemy. Tylko w takiej letniej wodzie rozpuszczamy, chwilę pomerdam i będzie gotowe. Drożdże rozpuszczone, więc już nie pozostaje nam nic innego, jak tylko dodać wszystko do naszej podmłody i wyrabiać na jednolite, sprężyste ciasto. Ciasto można spokojnie wyrabiać nawet 10 minut, tak aby finalnie było takie ładne, gładkie, sprężyste i nie kleiło się do palców. Dajmy teraz naszemu ciastu trochę wyrosnąć, powiedzmy godzinę pod naszą niezastąpioną ściereczką. Minęła godzina, odsłaniamy ściereczkę i proszę, ciasto podwoiło swoją objętość. Ciasto wyciągamy na opruszony mąką blat i wyrabiamy przez chwilę ręcznie, podsypując ewentualnie mąką. Po lekkim wyrobieniu bierzemy ostry nóż i dzielimy ciasto na 4 części. Najlepiej użyć do tego wagi, tak aby każda bagietka była mniej więcej równa. Ciasto podzielone na 4 równe w miarę kulki, każda ma około 260 g. I teraz zajmiemy się formowaniem bagietek. No to jedziemy z koksem. Blat jest podsypany mąką, bierzemy pierwszą porcję ciasta
No i oczywiście najpierw, tak jak umiemy, ją trochę rozpłaszczamy już w tym kierunku, w kierunku podłużnym i znowu. I znowu zwijamy i znowu piąstkujemy. Pierwsza bagietka gotowa, zabieramy się za drugą i tak dalej. Chwila, moment i cztery bagietki mamy przed sobą gotowe. No to przechodzimy już do ostatniego etapu przed pieczeniem, czyli ostateczne wyrastanie naszych bagietek. No i tak, jeżeli będziecie piec na standardowej blaszce, to oczywiście wyłóżcie ją papierem do pieczenia i ułóżcie na niej bagietki. A jeżeli macie wolnych kilkanaście do kilkudziesięciu złotych, to możecie zainwestować w takie bardzo fajne rynienki do bagietek, które wystarczy troszkę nasmarować olejem i ułożyć na nich pieczywo. Teraz nasze bagietki znów przykrywamy ściereczką i zostawiamy na około godzinę, tak żeby porządnie wyrosły. I po godzince bagietki pięknie nam wyrosły. Bierzemy ostry nóż i nacinamy przed pieczeniem na ukos w kilku miejscach każdą. W międzyczasie, kiedy bagietki wyrastały, nagrzałem piekarnik do 250 stopni, czyli na maksa, góra plus dół, bez termoobiegu. I teraz, gdy bagietki są już gotowe do wsadzenia do piekarnika, otwieramy, szybko spryskujemy wodą w środek piekarnika, tym samym zaparowując go i zapewniając odpowiednią wilgotność. I wsadzamy nasze bagietki. I teraz zmniejszamy temperaturę na 220 stopni i pieczemy bagietki przez co najmniej 20 minut. No do 25 to już maks. Minęło 21 minut dokładnie i nasze bagietki są gotowe, aby wyjechać z piekarnika. Gotowe bagietki przekładamy na kratkę, aby nie sparowały i czekamy co najmniej pół godziny, aby sobie spokojnie wystygły, odpoczęły, odparowały i będą gotowe do jedzenia. Kochani, nasze bagietki są gotowe, stygną sobie tutaj, ale już można je chwycić bezpiecznie w rękę. No cóż, pyszne, chrupiące, mięciutkie, nie oszukujmy się, jest to pieczywo pszenne, a więc na spożycie ze smakiem mamy jakieś 24 godziny, zanim zaczną schnąć, ale myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Pokrojcie je na małe kanapeczki i podawajcie z masłem czosnkowym, albo po prostu zostawcie do rwania i wybierania z miseczki świeżego domowego humusu. Zróbcie z nimi co tylko chcecie. Tak czy owak, pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, jak Wam poszło, no i koniecznie spróbować tego w domu. Tak na chłopski rozum.